Lider, pośrednictwo ubezpieczeniowe, najlepsza ochrona od Beniamina. Polecam. Zranie krzywą grzewczą to jest najgorszy wymysł, jaki może być. I tak sobie jedziemy, rozmawiamy o pompach ciepła i co myślisz na taki temat? Bo ja uważam, że grzanie krzywą grzewczą to jest najgorszy wymysł, jaki może być. Ty trochę w branży siedzisz, to może zaraz mnie wyprowadzisz z błędu, ale ja uważam osobiście, że no tak jak mówiłeś, powinniśmy grzać, kiedy nam jest to ciepło potrzebne bardziej, a w nocy to tylko takie podtrzymanie, żeby nie zrobiło się nieprzyjemnie. I jak kombinuję? Ja kombinuję tak, żeby jak jest ciepło, kiedy COP pompy jest duże, bo jest na przykład 5, to wtedy w przypadku mojego domu, który jest ceramiczny, ma dużą pojemność cieplną, wtedy dopchnąć dużo energii, jak ta pompa nie potrzebuje dużo prądu, żeby dużo energii do domu wepchnąć. No przykładowo, pobiera 500 watów, pycha mi 2,5-3 kW energii cieplnej do domu. A nocą niech sobie dalej pobiera te 500 watów. Nocą temperatura na zewnątrz robi się niższa, COP spada. Spada powiedzmy do 3, tak ja mniej więcej to tam sobie szacuję. No i pobiera sobie w nocy dalej 0,5 kWh na godzinę pracy z gniazdka, a dostarcza 1,5 kWh energii cieplnej. Chyba grzewcza robi to, że w dzień ta pompa prawie w ogóle nie pracuje, albo się tak mało na tak niskich obrotach, chodzi. Nie ma skutków w ogóle, nie? No, że w dzień dostarcza mało energii, kiedy ta energia po pierwsze jest najtańsza, bo mogła być to autokonsumpcja, po drugie jest najtańsza, bo mamy duży COP, czyli mało tak. Potrzebujemy energii z gniazdka, żeby dużo energii poszło do domu, a potem w nocy robi się zimno i pompa się wkręca na obroty tak. Przy tym małym COPie. No w skali, szacuję, że można by w ten sposób w skali doby zaoszczędzić 20-30% energii i jeszcze drugi raz tyle na autokonsumpcji. Czyli dokładnie. Jak mądrze zrobić krzywą grzewczą dokładnie odwrotnie niż ona jest standardowo wymyślona, powoduje, że można o połowę obniżyć koszty grzania pompą ciepła. I moje pytanie jest takie, czy ktoś z Was, czy może Ty Piotrku wiesz, czy są pompy, które są w stanie tak zrobić, żebym ja sobie ustawił, że na przykład mam do tej godziny grzać takim parametrem, potem od takiej do takiej takim parametrem, żeby ona cały czas chodziła, bo ja nie chcę mieć tych okresów przestoju, ja chcę, żeby ona całą dobę chodziła, ale żeby wpychała dużą część energii, jak ta energia jest ze słońca, jak ta energia jest dobrze mnożona przez to, że jest najwyższa temperatura, no czyli około godziny południowe. Mamy teraz taką sytuację, w domu w nocy minus 5, w dzień plus 5, plus 10, nie? Tak. No to ten COP sobie skacze od 3 do 5 albo jeszcze bardziej. No powiedziałbym nawet od 2 coś do 5. Tak. No dokładnie. I standardowa krzywa grzewcza robi taką głupotę, tak tu jedziemy, standardowa krzywa grzewcza działa tak, że jak jest najniższy COP, to wtedy pompa się wkręca, a jak tak. jest najwyższy COP, to pompa prawie nie pracuje. Dokładnie, no, jeszcze, dla mnie to jest, się otrzania, nie? No nie chcę tu jakoś brzydkich słów używać, ale to jest jakieś takie głupie. Co ty myślisz? Dla mnie to też jest głupie, a przy pompie ciepła to szczególnie jest to głupie, gdzie tu każdy szczegół ma znaczenie. To co mówisz, że te pompy powinny właśnie w dzień pracować. Ale powiem Ci szczerze, że nie kojarzę producenta pompy. Ja tak mocno nie siedzę w pompach i w hydraulice. Mimo wszystko nie kojarzę żadnego producenta, który tak stworzył logikę w swoim urządzeniu, że właśnie widząc temperaturę na zewnątrz wyższą, wiedząc, pracując na podstawie kalendarza, wiedząc, że mamy taką i taką porę roku, spodziewając się, no, albo podłączona jest do internetu, wiedząc jaka jest prognoza pogody, może bardziej inteligentnie sterować pompą ciepła, no, w sumie to czyli powinno wykorzystywać być, ciepło zewnętrzne. W sumie to według mnie powinno być tak zrobione, że taka pompa ciepła powinna być wpięta w internet i w kalendarz, w prognozę pogody po prostu. Tak. Tak. Bo gdy była wpięta w prognozę pogody, to wie, ile taki dom potrzebuje energii w ciągu doby i wtedy sobie na podstawie prognozy pogody wymyśli, kiedy maksymalnie wpychać energię do domu, nie? Tak, dokładnie. To jest właśnie... Mamy już na tyle te urządzenia inteligentne, aplikacje, że to powinno tak działać. No to jest taka trochę podpowiedź teraz z naszej strony do jakiegoś producenta pompy, żeby stworzył taką logikę działania,
żeby pompa widziała kalendarz, widziała prognozę pogody i sama wiedziała, że jest dzień, jest wyższa temperatura, będzie współczynnik, będzie COP wyższe. Teraz kręcimy, teraz jeśli jest bufor ciepła, ładujemy bufor ciepła nawet o 5 stopni wyżej, po to, żeby tego ciepła zgromadzić jak najwięcej, czy podgrzać dom, bo sam dom, czyli ta podłogówka, te ściany ciężkie, betonowe, też są stropy, no to tak, jest wszystko bufor ciepła. To jest wszystko magazyn. To wszystko, zmagazynować to ciepło w ciągu dnia i tak mniej przebywamy w tym domu. Nie sądzę, żeby to był dla nas jakiś wielki problem. Znaczy bo... wahnięcie temperatury 1 stopień w dzień do nocy, to jaki to problem? Tak, no? To jest nieodczuwalne, tak. Niech się to zagrzeje, a w nocy dzięki temu mniej zużywamy energii. No i w skali doby, w skali miesiąca to są no, niebagatelne oszczędności. Tak, a w skali lat to już są... Po prostu zrobić taki programisty, o może tak, nie? I zobacz. Ustawić sobie, czy masz fotowoltaikę, ustawić sobie podłączenie do prognozy pogody i pompa powinna sobie z tym poradzić, nie? Tak, i zobacz nawet to, co u nas narzekają, że energia elektryczna jest droga właśnie po południu, czyli ludzie wracają z pracy, włączają, gotują kolację, robią coś w domu, światło, telewizor, komputer i zużycie energii od godziny tej 18 do 21 jest najwyższe. Gdyby ta pompa ciepła pracowała w dzień, w południe, gdy to prąd jest najtańszy, nagrzała, to właśnie w tych godzinach po południu już by nie musiała pracować. No, do tego dochodzą jeszcze taryfy dynamiczne i to w sumie koniec końców powinno być z taryfami dynamicznymi jeszcze tak, zgrane. Spięte, tak. No, generalnie tutaj taka sztuczna inteligencja dopięta do pompy mogłaby naprawdę dużo, dużo dobrego zrobić. No i tutaj taki protyp dla producentów pomp ciepła. Dajcie znać, czy macie takie coś w planach, albo ktoś wie o takich pompach, no to oczywiście niech tam napisze w komentarzach, będziemy bardzo wdzięczni. Ale co, zakończymy właśnie Zakopane test, więc kończymy to przydługie nagranie, bo ja muszę szybko nagrać statystyki.